Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z MovieStarPlanet. Tym razem witam was w odcinku, gdzie będziemy ponownie wyszukiwać naszych drogich gości z ekipy Freeza. Poprzednio była ekipa Stu, czyli cały ten Team X, ale w komentarzach poprosiliście mnie również, abym znalazła ekipę Freeza na MovieStarPlanet i wam ją pokazała. Także teraz zapraszam na intro oraz na losowanie. Para pa para pa pam. Zanim zaczniemy, chciałabym was zaprosić na losowanie na coś z kolekcji Trip. Coś takiego jak mam teraz na głowie, to wy możecie również to mieć. Jedyne warunki, które trzeba spełnić, to napisać jakikolwiek komentarz wraz z waszym nickiem z MSP, polajkować ten film oraz zasubskrybować ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego. A więc tak, znalazłam sobie w Google, że ekipa Freeza składa się, no wiadomo, przede wszystkim z Freeza, z Versów, czyli jego dziewczyny, Wojtek Łuki, dobra, ja go nie znam. Jakub Patecki to ten chyba stop model? Jesteście gotowe naprawdę pokazać, że chcecie to? Zmienia, nie wiem, trochę nogę, tak, bo na razie stoi się strasznie spięte. Nie, dobra, nie mam pojęcia, nie będę tutaj głupot gadać. Tromba Bomba, no to wiadomo. Mixer, Minimike, Poczciwy Krzychu, Murciks oraz Tromba? Chwila, tromby nie było? Tromba Bomba, no to wiadomo. Nie no, był tromba. Tu dwie trąby! Dobra, nieważne. Przejdźmy w takim razie do naszej głównej gwiazdki, czyli do Freeza. Okej, a więc tak, jak zwykle przechodzimy sobie w przyjaciół i wpisujemy, no, Freeze, no bo jakżeby inaczej, no nie? Pierwszy się wyświetlił tutaj taki osobnik, jednakże ma on blond włosy, a Freeze ma różowe. W sensie, no wiadomo, od urodzenia się nie... Jakby to w ogóle wyglądało, urodziłby się z różowymi włosami. Wiadomo, no Freeze sobie przefarbował włosy na różowe, także ten odpada niestety. Dziękujemy panu. Dlaczego Freeze jest kobietą? To chyba miała być wersja. Matko, Freeze na MSB... MSB. Hehe, MSB. Dlaczego ja go nie mogę zaprosić do przyjaciół? Nie jesteście jeszcze przyjaciółmi. Chcecie mieć jako przyjaciela? Freeze, przyjmij mnie. O! Freeze wykrzyknik. I z tego co widzę, to jest on z VlogStarPlanet i ma dosłownie taki sam skin jak Morduk. Morduk, pozdrawiam cię. Freeze, wykrzyknik, wykrzyknik! Boże, chłopie, nie krzycz tu na mnie! Czemu masz kobiecą twarz? Jakby to jest dla mnie bardzo dziwne. Może to tylko mi się wydaje, nie wiem, możecie dać w komentarzu, czy dla was też on wygląda tak jak dziewczyna. Zacięłam się. Ktoś stworzył specjalnie konto Freeza na, jakby, żeby być na odcinku. Freeze, bazuku, śledzę cię. Bazukę, to ja, Freeze, oglądam cię i daj no dripka. A, jasne, byku, jasne, już ci daję. Ciekawe, czy ta osoba w ogóle kiedykolwiek wejdzie na konto, ale damy jej dripa, bo w sumie czemu nie. No, także pozdrawiam cię, mordaczko, nie wiem, jaki masz nick na MSP oprócz Freeze w nawiasie bazukę, śledzę cię. Dobra, gdzie tutaj jest drip? Ej, kurde, wiecie co, ja sobie zdam sprawę, że to jest chłopak, a jakby dripy są dziewczęce. Dobra, mam inny pomysł. No nie, naprawdę nie masz żadnego? Dobra, posłuchajcie. Zaloguję się na drugie konto, na MovieStarPlanet i ja tej osobie dam dripa. Freezie, myślałam, że jesteś na tyle bogaty, żeby móc sobie kupić pierdeliard i to dosłownie pakietów. No ale skoro bieda tam u ciebie w LA, czy gdzie ty tam teraz jesteś, no jak taka bieda tam panuje, no to słuchaj, no pomogę ci, nie? No pomogę, no. Dam ci dripa, będziesz mógł się lansować. Przejmujemy YouTube. Robimy co chcemy, a wy macie ból dupy. Żyjemy dla jajec i ciągłej borudy. Coś tam i brązek i damu, ja się do tej nuty. Dobra, masz tutaj różową czapkę, niech ci pasuje do włosów. Jesteśmy już na moim głównym koncie. Myślę, że Freeza już tutaj nam wystarczy, bo aż za bardzo się tutaj zaróżowiło. Znajdźmy Versów, chociaż chwila, Versów też ma różowe włosy. Versów? Sam Versów i pierwsze co mi się wyświetliło, to jakiś emo chłopiec z czapką z daszkiem z 6 levelem. Zaczyna się już dosyć nieźle i w ogóle chciałabym zwrócić waszą uwagę, że oprócz tego chłopaka, tego emo jakiegoś, nie wiem, emo gacha life, co nie, swag, czapka z daszkiem, hip hop boy, to oprócz niego
niego mamy same laski, które są na MSP2. Ja nie wiem, czy MSP2 jest już takie popularne? Możecie napisać mi w komentarzu, czy wygracie w MSP2. Ja sobie założyłam konto, ale stworzyłam potwora. Stwierdziłam, że nie będę dalej grać, dopóki nie dadzą kliniki piękna, bo nie mogę się patrzeć na swoją brzydką mordę. No ale tutaj większość tych wersów to jest na MSP2. Mamy oczywiście różowe panienki. Wersów nie jest to krzesło. Naprawdę? Ja myślałam, że wersów to jest takie krzesło, gdzie swoim dupskiem, dupsztalem mogę sobie usiąść wygodnie i wiecie, i spierdzić się jeszcze. Wersofisowa, poka pokasowe. Pamięta ktoś jeszcze te czasy? Wersof pokazała sowę. O mateńko, co tu się dzieje, wy? Kurde, ja nie wiem, czy mogę pokazywać tu takie rzeczy, może lepiej to zacenzurować. Jedziemy dalej. Wersof oryginalna. Oryginalna. Wersof origami. Wersof oryginał it. Czemu ona ma takie czerwone oczy? Wy ty fy! Jakieś krwiaki na tych oczach? Co jej się stało? Mamy tutaj bardzo bogatą wersof. Pikselowymi włosami, pikselową kokardką. I co ma jeszcze pikselowe? Może ma pikselową dupę? Ha, zrobiła nam taki żarcik, wiecie, bo na miniaturce ma pikselowe rzeczy. Wersof, nawiasie, na serio. Z tego co widzę, to przejrzeliśmy już naprawdę całe MSP i nie ma tutaj już więcej wersów. Okej, wersów już było za dużo, więc przejdźmy może do koloru zielonego. Czyli, chwila, poczciwy Krzychu, bo chyba to ma, tak? Ej, nie pamiętam. I co nam się tutaj wyświetla? Kurde, jak ja nie mogę patrzeć na to. Jakieś neonowe kolory, żółty, czerwony. Tutaj ma czerwone włosy, więc może on nie jest zielony, tylko czerwony. Bo zobaczcie, tu ma czerwony, tutaj ma czerwony, tutaj ma czerwony. Prostowanie dla wszystkich fanów poczciwego Krzycha. Ma on czerwone włosy chyba, tak? No chyba tak. Mamy samych chłopców. A nie, jednak nie mamy samych chłopców. Hej, ja lubię nową nutkę Freeza. Ja też lubię. Razem sobie pooglądamy ekipę Freeza Junia. Dam ci, nie wiem, prezent jakiś. Może mnie zaakceptujesz do znajomych. A nie masz nic. No to nic ci nie dam, no niestety, no. A teraz moja ulubiona osoba, Mini Mike. Wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Ej, wiecie co by było fajne? Jakby MSP wprowadziło coś takiego jak wzrost. I można by było ustawić swój wzrost, co nie? I można by było być na przykład mega wysokim, albo mega niskim, albo średnim, no wiadomo, no. Czemu on jest ciemny? Halo! Mini Mike 2007, masz teraz 12 lat. Halo! Aż tak się opaliłeś w tamtym miejscu? Boże, jaka ja jestem nie na czasie, ja już się chyba staję boomerem. Okej, boomer! O, a tutaj mamy Mini Mike'a w maseczce, chociaż nie wiadomo, czy to Mini Mike, czy Freeze, bo jest Mini Mike i Freeze, no to dziękujemy bardzo, możemy się sami domyślić, kim ty jesteś. Dobra, to Trombę Bombę ma zielone włosy, teraz już wiemy na pewno. O, a tutaj mamy Trombę Bombę na MSP2 wraz z VIP-em, także widzę już bogactwo na początku, a nie to co Freeze, który żebrał dripy. Ej, właśnie znalazłam jakby Trombę Bombę, czy Trombę w nawiasie ekipa. I zobaczcie, jakby ja nie wiem, czy to jakaś dziewczyna robiła, czy chłopak, ale oni stworzyli całą ekipę. Jakie fajne. Szanuję naprawdę za coś takiego, jak ja byłam dzieckiem i grałam w Movistar Planet, to też się bawiłam w takie rzeczy, tylko że z Simsami. I z tego co widzę, to oni są nawet tak odwzorowani mniej więcej, no bo wiadomo, że jakby może tą osobę nie było po prostu stać na kupienie jakichś lepszych ciuchów tym postaciom. Ale chyba wszystkie mają trzeci level, tego co patrzyłam. Te postacie zrobione jak najbardziej podobnie do tego, jak one wyglądają w realu. Tylko oczywiście z tych rzeczy, które są na początku podczas tworzenia postaci na MSP. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, osobo, która to zrobiła, bo ja akurat bardzo lubię, jak ktoś robi takie rzeczy. Kto nam w takim razie tutaj został? Jakub Patecki. Sprawdźmy w takim razie Jakuba Pateckiego. Wow, Patecki już tutaj 10 poziom. Dobra morda, ale 10 poziom jeszcze statusu nie napisała, no ja nie wiem. Patecki 69. Nie napisał jeszcze aktualizacji statusu. Tutaj naprawdę zaczyna się już robić niebezpiecznie. Może stąd pójdziemy, dopóki jest jeszcze tak w miarę bezpiecznie. Dosyć sporo mieliśmy już chłopaków, także przejdźmy może teraz do jakiejś dziewczyny. Zobaczmy Murcix. Wiecie co, przejrzałam już wszystkie strony z Murcix, dosłownie wszystko. I nie ma tutaj nic ciekawego. Nie ma do czego się dowalić i w ogóle, więc nie wiem co wam powiedzieć, przykro mi. Bo jak widzicie, ja sobie tutaj przewijam strony i wszędzie tak milutko, serduszka, całuski, proszcy i w ogóle, kocham was widzowie, ojej! No, i tutaj możesz dać jakiś taki, wiesz, te ukulele.
pam, pam, pam. Został jeszcze jakiś wujek Łuki. Wujek Łuki Puki. Wujek Łuki. Wujek Łuki, w nawiasie chłopak Kasi. Dziękuję za wytłumaczenie, nie wiem kim jest Kasia. Łuki Puki, wujek Łuki. Nie ma za dużo chyba widowni, a przynajmniej nie ma za dużo fanów. Bo wiadomo, jak ktoś ma dużo fanów, no to też ma dużo kontna, mówi Star Planet. Przecież to jest wyznacznik, prawda? Są tylko 3 strony jego kont, także no, Łukasz, musisz postarać się o więcej multikont i więcej fanów. No co to ma być, że tylko 3 strony masz na Movie Star Planet? I jest, posłuchajcie, jeszcze jakiś mikser, ale niestety ja nie wiem, czy on jest nowy, czy ja po prostu jestem już takim boomerem, że kompletnie nie ogarniam, co się dzieje na YouTubie. No ale w każdym razie przejrzeliśmy wszystkie konta na Movie Star Planet, a tymczasem będziemy się już żegnać i chciałabym was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie ostatnio bardzo dużo się dzieje. Są różne konkursy, rozmawiam z wami. Również zapraszam was na mojego Discorda. Wszystkie linki są podane w opisie, a tymczasem życzę wam bardzo, bardzo miłego dnia, wieczora, czy kiedykolwiek wy to oglądacie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.